On natchniony i młody był, ich nie policzyłby nikt. On im dodawał pieśnią sił, śpiewał, że blisko już świt. Świec tysiące palili mu, z nad głów podnosił się dym. Śpiewał, że czas, by runął mur. Oni śpiewali wraz z nim. Wyrwij mur od zęby krat, zerwij kajdany, połam pan, a mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat. Wyrwij mur od zęby krat, zerwij kajdany, połam pan, a mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat. Wkrótce na pamięć znali pieśń i sama melodia bez słów niosła ze sobą starą treść, dreszcze na wskroś serc i głów. Śpiewali więc, klaskali rytm, jak wystrzał poklask ich brzmiał i ciążył w łańcuch, zwlekał świt. Na podstawie prawa polecam niezwłocznie zaprzestać nielegalnych działań polegających na odbywaniu zakazanego zgromadzenia. W przypadku niezastosowania się do powyższego polecenia w celu zaprowadzenia porządku prawnego będą użyte środki przymusu bezpośredniego. A ja ze swojej strony mam do zakomunikowania, co następuje. Natychmiastowe opuszczenie kopalni. Bez żadnych warunków. Musimy to oznajmić właśnie dziś, kiedy znana jest bliska data masowych politycznych demonstracji, w tym również w centrum Warszawy, zwołanych w związku z rocznicą wydarzeń grudniowych. Tamta tragedia powtórzyć się nie może, nie wolno, nie mamy prawa dopuścić, aby zapowiedziane demonstracje stały się iskrą, od której zapłonąć może cały kraj. Instynkt samozachowawczy narodu musi dojść do głosu. Awanturnikom trzeba skrępować ręce, zanim wtrącą ojczyznę w otchłań bratobójczej walki. Jutro mamy spotkanie z prokuratorem generalnym, będzie jego zastępca. Prokuratora Seremeta nie ma w tej chwili w kraju. Będzie jego zastępca, minister sprawiedliwości Marek Biernacki, minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz i ja. Będziemy wspólnie zastanawiali się, jakie doraźne i jakie w perspektywie dalszej kroki podjąć, aby walka z bandytyzmem była skuteczniejsza niż do tej pory. Dla nas wrogiem numer jeden będzie od dziś przemoc w każdej postaci. Czy to jest przemoc domowa, kiedy słyszymy o bitych dzieciach, które lądują w szpitalach, czy to jest przemoc na ulicach czy na stadionach, ona już nie będzie miała żadnego wytłumaczenia. Nie będę już, sam będę siebie pilnował, żeby używać słowo kibic, ani nawet kibol, wtedy, kiedy mamy do czynienia z bandytą. I będziemy szukali sposobów, jeśli będzie trzeba, także szybkiej zmiany prawa. Na pewno szybkiej zmiany procedur. Aby osoby, które są przyłapane na udziale w bójce, na stosowaniu przemocy wobec innej osoby, lądowały w więzieniu.